Forum Radia Rock Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest doktor habilitowany Paweł Kowalczyk, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, szanowni państwo. Panie profesorze, tak sobie myślę, że szkoda, że nie potrafimy wykorzystać energii piorunów, a podobno byli badacze, którzy próbowali i często przypłacali to życiem. O tak, no wiele, historia zna wiele zadziwiających i ciekawych przypadków. Pierwszym, tym takim chyba najfajniejszą historią to jest Benjamin Franklin, znany amerykański polityk, ale również i naukowiec, który próbował złapać piorun w butelkę. Proszę sobie wyobrazić, że to mu się udało. To jest słynny eksperyment, w którym Benjamin Franklin odkrywa, że burza z piorunami równa się elektryczność. W tym eksperymencie zaprzągł do swoich celów latawiec. Wypuścił latawiec z kawałkiem drucika i ten drucik po sznurku, że tak powiem, do takiego dziwnego urządzenia, które nazywa się butelką lejdejską. Dzisiaj nazwalibyśmy to kondensatorem. I piorun uderza w latawiec i ten ładunek elektryczny schodzi do butelki i trochę prądu z pioruna Franklin zamknął w butelce. Przeżył i dalej bardzo dobrze się miał. Także to jest jeden z takich pierwszych, najciekawszych eksperymentów, które związane są z opanowaniem burzy przez człowieka. Panie profesorze, pioruny są dla wielu z nas pięknym zjawiskiem, ale jednocześnie są bardzo niebezpieczne. No i teraz, co my powinniśmy robić w czasie burzy, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy? No właśnie, to bardzo dużo zależy od tego, od miejsca, w którym się znajdujemy. Burza faktycznie jest pięknym zjawiskiem, ale jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, jest bardzo, bardzo groźna. Najbezpieczniej w domu, z daleka od otwartych okien, od otwartych drzwi, więc stanowczo coś zadaszonego. Na pewno lepsze zadaszone pomieszczenie, nawet zadaszona szopa, niż samotne siedzenie na łące. Natomiast, proszę państwa, często mnie jako fizyka pytają znajomi, co zrobić, jak jestem na łące i jest burza. Ja mogę odpowiedzieć, lepiej, żeby ci tam nie było. Ale jeśli już tam jesteś, to poszukaj największego zagłębienia w terenie. Takiego naprawdę największego, dołeczka. A słyszę wtedy, no dobra, jak będzie padał deszcz, to tam się woda zbierze i no, ja odpowiem, no dobrze, no to pomoczy ci buty, ale przynajmniej piorun. Mniejsza szansa, że piorun w ciebie uderzy. Proszę państwa, najbezpieczniej jest w dołku, w takim miejscu, ale też nie kładziemy się w tym dołku, tylko trzeba kucnąć, zwinąć się no i mieć nadzieję. No tutaj już tylko mieć nadzieję, bo to już tylko prawa przyrody rządzą tym, czy piorun w takim miejscu w nas uderzy, czy nie. Jeżeli jesteśmy w samochodzie, to w samochodzie jest w porządku, jest w miarę bezpiecznie. Nie zawsze, bo zdarza się, że pioruny potrafią przebić karoserię, ale jest to lepsze miejsce niż być poza samochodem. Auto działa jak klatka Faradaya. Dokładnie, świetnie pani redaktor. Dokładnie, większość zamkniętych pomieszczeń działa jak klatka Faradaya. A klatka Faradaya to jest takie, no, nazwijmy to urządzenie, w którym ładunek elektryczny chce pozostać na zewnątrz, a nie w środku. W związku z tym, jak piorun uderza w zamknięty obiekt, to stara się cały ładunek elektryczny związany z piorunem, stara się pozostać na zewnątrz, na zewnętrznych ściankach tego, czy to budynku, czy samochodu, a nie wnika do środka. Ważne jest, że jeżeli jesteśmy w klatce z Faradaya w postaci samochodu, abyśmy nie dotykali tej karoserii samochodu od środka, żebyśmy nie mieli dostępu do metalu, bo jak dotkniemy do metalu i piorun akurat uderzy w ten samochód, no to troszkę nas posmyra w palce, może nawet trochę bardziej niż troszkę. Tak, generalnie burzy się boimy. Burzy boją się osoby starsze. Wie pan dlaczego? Starsze? Szczerze mówiąc, nie wiem, nie robiłem takich badań, nie czytałem, dlaczego starsze osoby, a to ze względu na ograniczenie, pani redaktor, ze względu na ograniczenie
postrzegania bodźców, czy ze względu na to, że żyły w starszych czasach, znaczy w starszych tak, czasach. Tak, właśnie dokładnie tak. No pewnie tak, że jeszcze w takich momentach, kiedy budynki nie były zabezpieczone, nie miały tej instalacji przeciwpiorunowej, tak? Dobrze tutaj, dobrą stronę idę? Dokładnie tak. Świetne pytanie pani redaktor. Udało mi się znaleźć odpowiedź. Proszę Państwa, dzisiejsze budynki mają instalację przeciwpiorunową. To są piorunochrony, tak pospolicie, ładna polska nazwa, pospolicie nazywane. I faktycznie one powodują, że te budynki stają się dużo bardziej bezpieczne. Na całym budynku jest zazwyczaj drut z taką szpilką stojącą do góry. Piorun uderzy w tą szpilkę. Po tym drucie ładunek elektryczny spłynie do ziemi, budynek nie zapali się. A faktycznie kiedyś budynki kryte słomą czy papą, uderzenie pioruna w taki budynek równało się pożar. Tak, teraz nam to nie grozi. Jak to w ogóle teraz wygląda? Bo jeżeli jest burza i jesteśmy w środku burzy, to czy my powinniśmy wyłączyć wszystkie urządzenia, które są pod prądem? Generalnie, jeżeli chcemy zachować komputer, to wyłączmy go z kontaktu. Niebezpiecznymi, faktycznie w trakcie burzy niebezpiecznymi, wszystkie niebezpieczne rzeczy to są rzeczy związane z tym, co jest z liniami wysokiego napięcia, czy z liniami w ogóle napięcia. Telefon komórkowy jest bezpieczny, można rozmawiać przez telefon komórkowy w trakcie burzy, nic nam się nie stanie. Natomiast jeżeli rozmawiamy przez telefon stacjonarny, który jest podłączony kablem, to istnieje ryzyko, że zostanie w tym kablu zindukowany prąd elektryczny. Zindukowany mam na myśli, że jeżeli nawet gdzieś w pobliżu uderza piorun, to pojawi się w tym przewodzie, który prowadzi do naszego telefonu, bardzo duży prąd i możemy zostać porażeni. Także zaleca się wyłączanie jednak urządzeń elektrycznych, ale faktycznie w rzeczywistości nikt z nas tego nie robi i właściwie średnio rzecz biorąc nikt nie cierpi z tego powodu, ponieważ uderzenia piorunów w budynki są jednak mimo wszystko bardzo rzadkie. To się może zdarzyć raz na kilkanaście lat, czy raz na kilkadziesiąt, czy kilkaset burz może się zdarzyć uderzenie w ten sam konkretny budynek. I no wtedy faktycznie istnieje niebezpieczeństwo, natomiast z punktu widzenia prawdopodobieństwa szansa, że akurat w naszym domu spalą nam się komputery, telewizory, ładowarki do telefonów, no jest raczej umiarkowane. Jak ktoś lubi się zabezpieczyć pod każdym stopniem, lepiej wyłączyć. Panie profesorze, powiedział pan, że w czasie burzy nie należy podchodzić do okien. Dlaczego? Ponieważ klatka Faradaya, to jest to określenie, które od pani redaktor usłyszałem. Otwarte okno jest dziurą w klatce Faradaya. To jest miejsce, w którym ładunek elektryczny może wniknąć do pomieszczenia. Więc no, tutaj istnieje niebezpieczeństwo, żeby nie zbliżać się do otwartych Ale otwarte miejsc, okno, jednak. Dobrze, a zamknięte okno? Tak. Zamknięte okno jest bezpieczniejsze, aczkolwiek tutaj, no pamiętajmy, że klatka Faradaya to jest jednak metal. Powinien być metal, no szyba z metalem ma niedużo wspólnego. Natomiast jest stanowczo bezpieczniejsza niż, zamknięte okno jest stanowczo bezpieczniejsze niż okno otwarte. To na pewno. Panie profesorze, to proszę mi teraz powiedzieć, bo grzmot po uderzeniu pioruna możemy usłyszeć nawet z odległości 24 kilometrów. Kiedy ten grzmot, burza z błyskawicami jest dla nas niebezpieczna i jak to wyliczyć? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo ważne. To jest takie praktyczne spojrzenie na burzę. Proszę Państwa, robi się to licząc sekundy. Błysk. I zaczynam liczyć sekundy, ponieważ światło porusza się z ogromną prędkością, a dźwięk dużo wolniej w powietrzu. W związku z tym, jeżeli zarówno błysk, jak i dźwięk, jak i grzmot są generowane w trakcie wyładowania atmosferycznego w tym samym momencie, światło dotrze do nas dużo wcześniej, a dźwięk chwilę później. Liczymy sekundy. Każda sekunda to jest około 300-330 metrów. Odległości od źródła światła. W związku z tym, jeżeli doliczymy do trzech i słyszymy, może inaczej, widzimy błysk, doliczymy do trzech
i słyszymy dźwięk, to znaczy, że piorun był około kilometra od nas, uderzył. A więc jeżeli jest błysk i jest uderzenie od razu, to znaczy, że ta burza jest koło nas, bardzo blisko i to jest rzeczywiście sytuacja taka alarmowa, która mówi: uważaj, coś się dzieje wokół mnie. Czyli należy się schować, a często jest też tak, że no bo burza z piorunami, to za tym idzie ulewny deszcz, ale są takie burze, gdzie są pioruny, a nie ma deszczu. Tak, tak, tak. Burz jest wiele typów, wiele rodzajów. Zazwyczaj z burzą, pani redaktor, szanowni państwo, jest związany deszcz. Natomiast są burze w takich miejscach, gdzie jest tak ciepło, że deszcz, który zaczyna padać z nieba, nie zdąży dolecieć do ziemi, bo odparowywuje. I wtedy mówi się właśnie o suchych burzach. Że faktycznie jest taka chmura burzowa, natomiast ten deszcz nie dolatuje do ziemi. A pioruny? Jak najbardziej. Zresztą sam piorun jest szalenie ciekawy i to jest no niesamowita ilość energii, niesamowita rzecz, jeżeli można o piorunie powiedzieć, że jest niesamowitą rzeczą. Jego temperatura, proszę państwa, jest 5 razy większa niż temperatura Słońca. Także to jest, to naprawdę jest taka rureczka kilkucentymetrowa, która jest super, super gorąca. Naprawdę 5 razy cieplejsza niż powierzchnia Słońca. Także takie malutkie słoneczko na Ziemi. Czyli jeżeli piorun w coś uderzy, to można powiedzieć, że to spali. Tak, 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 tak. Uderzenie pioruna wiąże się z przepływem bardzo dużego prądu elektrycznego, a płynący prąd elektryczny może spalać, generalnie spala. I te prądy, no proszę państwa, one są najróżniejsze, wszystko zależy od tego, z jakiego typu piorunem mamy do czynienia. Natomiast one mogą sięgać nawet do 200 tysięcy amper. 200 tysięcy amper to jest naprawdę bardzo duży prąd. A w trakcie typowej burzy może to są 30 tysięcy amper, także to są ogromne prądy i przepływ takiego prądu przez przewodnik elektryczny powoduje jego rozgrzanie. I ten przewodnik, nawet zwykły kawałek metalu rozgrzeje się może do czerwoności, może stopi się, więc uderzenie pioruna w drzewo zazwyczaj wiąże się z tym, że prąd elektryczny płynący przez to drzewo w środku, przez jego strukturę, powoduje gwałtowne odparowanie wody i często drzewa wybuchają. Albo powstaje takie pęknięcie związane z odparowaniem wody i z wyrwaniem fragmentów drewna z drzewa. Dlatego nie chowamy się pod drzewami w trakcie burzy, to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. W lesie to jeszcze pół biedy, no można się chować gdzieś w lesie, ale daleko od drzew. Wybieramy miejsce najdalej od drzew w tym lesie, znaczy nie opieramy się plecami o drzewo i nie podziwiamy zjawiska. Natomiast faktycznie, jeżeli jesteśmy na łące jakieś, tam jest jedno drzewo, to nie chowamy się przed deszczem pod tym drzewem, bo to jest tak, jakbyśmy prosili się o tego pioruna, który uderza w to drzewo i może nam krzywdę po prostu zrobić. Albo prąd elektryczny, który przepływnie przez to drzewo, albo wybuchające drzewo. Że takie są niebezpieczeństwa związane z tym ogromnym prądem. Wydawałoby się, że nie da się przeżyć uderzenia pioruna, a jednak z reguły przeżywa je 70-80% porażonych osób. Tak, ale często są bardzo poważne uszkodzenia na ciele. Często są kawałki spalonego ciała, mogą również ulec uszkodzeniu organy wewnętrzne. To jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Nie można powiedzieć sobie: dobrze, ponieważ 70% ludzi przeżywa uderzenie pioruna, to ja należę do tych 70%, pójdę na łąkę i dam się porazić prądem. Stanowczo odradzamy tego typu zachowania. Zazwyczaj wiążą się z tym, że ludzie są poranieni, bardzo poranieni po uderzeniach pioruna. No dobrze, a gdybyśmy tak chcieli powiedzieć, co takiego dzieje się w ciele człowieka, bo na zewnątrz to widać, a w środku, po porażeniu piorunem, po uderzeniu piorunem? Ja bym przyznaję, że tutaj w tej dziedzinie bardzo dużym ekspertem nie jestem, więc raczej mogę tylko gdybać, że tak powiem, szanowna pani redaktor. Człowiek składa się w znacznej części z wody.
I teraz przepływ prądu elektrycznego bardzo o dużym natężeniu przez tą wodę będzie powodował na pewno wrzenie, więc pojawią się poparzenia. Natomiast kolejna rzecz jest taka, że pioruny czy też prąd elektryczny ma raczej tendencję do tego, aby utrzymywać się na zewnątrz. Tak, klatka Faradaya, my też jesteśmy swego rodzaju klatką Faradaya, więc ten prąd będzie płynął głównie po zewnętrznej części naszego ciała, powodując, tak podejrzewam, no, spalenia skóry i tej tkanki, która jest blisko skóry. Więc to są takie obrażenia, jakich bym się spodziewał jako fizyk. Natomiast faktycznie tutaj, żeby dostać lepsze informacje, to myślę, że należałoby porozmawiać z lekarzami, którzy takie przypadki mieli w swoich, no powiedzmy, gabinetach, prędzej w szpitalach. To jeszcze pana zapytam o takie zjawisko jak huk, bo jak jest burza i są te wyładowania, ten piorun uderza, to w tym momencie słyszymy huk? Huk słyszymy oczywiście znacznie później. On jest generowany w momencie, kiedy gwałtownie rozszerza się przy tym przepływie prądu, gwałtownie rozszerza się atmosfera. Jest taka fala uderzeniowa, która jest generowana w miejscu wyładowania elektrycznego, ale tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy wcześniej, to dociera do nas, ten huk dociera do nas znacznie później, po około kilku sekundach typowo, w zależności od odległości, w jakiej jesteśmy. Ja przypomnę, proszę Państwa, bo to jest naprawdę bardzo ważne i bardzo, bardzo prosty sposób na mierzenie odległości od pioruna. W jedną sekundę 330 metrów ten dźwięk w powietrzu się posuwa, że tak powiem, w związku z tym 1 kilometr to około 3 sekund. Pani redaktor, ale pani nie zadaje pytania, a może ja pani zadam jedno pytanie. Jak pani myśli, pani redaktor, szanowni państwo, jak państwo myślicie, ile w tym momencie jest burz na świecie? 200. Więcej. Ile? Statystycznie w każdym momencie dnia na całym świecie jest około 1800 burz z piorunami. Także to jest, no możemy sobie wyobrazić, nasza planeta jest duża, ale to jest naprawdę spora liczba no, tych wyładowań atmosferycznych, spora liczba burz. Proszę Państwa, z burzami jest też związane takie wspaniałe miejsce, Wenezuela, no to daleko, żeby pojechać. Nazywa się to jezioro Maracaibo. Naprawdę niesamowite. Ja jeszcze nie byłem, ale mam wysoko na mojej liście miejsc, w które trzeba pojechać. W ciągu roku mamy 365 nocy. W tamtym miejscu w 260 nocy z tych 365 jest burza. Typowo burza tam trwa około 10 godzin i w trakcie tej burzy typowo jest 280 piorunów w ciągu godziny. Więc to jest naprawdę niesamowite miejsce. Catatumbo. Proszę Państwa, jak ktoś chce poszukać w internecie zdjęć, to Catatumbo to jest... To jest taka nazwa, która na pewno przeglądarki internetowe Państwu podpowiedzą i pokażą wspaniałe zdjęcia setek czy dziesiątek wyładowań, które w tym samym momencie zostały uchwycone na kliszy aparatów fotograficznych. Naprawdę myślę, że bardzo interesujące miejsce, żeby je odwiedzić. Panie profesorze, to proszę teraz powiedzieć, bo często zdarza się tak, że są osoby, które lubią góry. Ta burza w górach jest chyba bardziej niebezpieczna niż w mieście. Tak, ja tutaj stanowczo odpowiadam tak. Proszę Państwa, w górach jak spotkamy burzę, to uciekamy w dół. To co roku słyszy się w Tatrach, nasze wspaniałe polskie góry, co roku słyszy się, że turyści zostali ożeni piorunem. Ja pamiętam w zeszłym roku, może w przeciągu ostatnich kilku lat, to nie pamiętam dokładnie kiedy, natomiast w drodze na Giewont kilka osób zostało rażonych piorunem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jesteśmy wysoko i łatwiej temu piorunowi do nas doskoczyć, że tak powiem, niż tam do zakopanego, który jest kilkaset metrów w dole. Ale druga rzecz jest związana z tym, że same góry powodują kondensację powietrza i generują burzę.
ponieważ jeden z mechanizmów... A co to znaczy? Bo przecież powietrze dobrym przewodnikiem nie jest. Nie jest, to prawda. Więc proszę Państwa, przechodzimy tutaj do właściwie takiego zagadnienia, jak ta burza powstaje. Na różne sposoby, tak jak zacząłem mówić, w górach bardzo często powstaje w ten sposób, że masy ciepłego powietrza, może inaczej, słońce nagrzewa granity, w naszych Tatrach jest bardzo dużo granitów, więc słońce nagrzewa granity, one są ciepłe, przy tych granitach jest ciepłe powietrze, ono zaczyna unosić się w powietrze, unosić się w górę. Natomiast ponieważ nasze Tatry sięgają 2 kilometrów nad ziemią, a już 3-4 kilometry nad ziemią, 5 kilometrów są temperatury ujemne, więc to ciepłe powietrze bardzo szybko się ochładza. Jak się ochładza i jest jeszcze wilgotne, to zaczyna zamarzać. I kryształki lodu, jak o siebie uderzają, to powstają ładunki elektryczne. I w ten sposób zaczynają się formować pierwsze elektrostatyka, proszę Państwa. O tym kiedyś też, Pani redaktor, rozmawialiśmy, więc tutaj elektrostatyka zaczyna działać. Formują się te ładunki elektryczne, i no, jeżeli są odpowiednie warunki, no to powstają burze. A na równinach czy na wyżynach, tak jak tutaj w centralnej Polsce, ciepłe powietrze, a więc zazwyczaj to są miesiące maj, czerwiec, lipiec, ciepłe powietrze, które jest przy ziemi, ziemia się nagrzewa, zaczyna unosić się w górę, tworząc takie kominy, ruchu tego powietrza do góry, ono tam się ochładza znowu w górze i proces dalej jest ten sam. Wytwarzają się kryształy lodu, które powodują pojawianie się ładunku elektrycznego. A z kolei jeszcze jedny mechanizm takich bardzo gwałtownych burz związany jest ze zetknięciem się dwóch frontów atmosferycznych. Ciepłe, wilgotne powietrze z zimnym. Wtedy pojawiają się bardzo silne wiatry, wiry, które wynoszą ciepłe powietrze w górę. Ono znowu się ochładza, znowu formują się kryształy lodu, znowu ten lód pękając, zderzając się, może powodować pojawienie się ładunków elektrycznych i w ten sposób formowania się burz. I proszę Państwa, burza uformuje się, bo to właściwie ten proces jest widziany prawie zawsze latem. Formowania się początku burzy. Wstajecie Państwo rano, piękna, wakacyjna, słoneczna pogoda, czyste, błękitne niebo. Po południu pojawiają się chmury. I to są właśnie te chmury, które mogą stać się zalążkiem burz. Kluczowe do powstania burzy jest to, że takich centrów wzrostu burzy, że tak powiem, czyli tych centrów formowania się chmur jest na tyle dużo, że one łączą się razem i zaczynają ze sobą, no, użyję tego słowa, synchronicznie pracować, powiększając się i wtedy powstaje taka komórka burzowa. I w rzeczywistości burze tworzą komórki, jest wiele takich komórek i one są ze sobą razem powiązane i dlatego w meteorologii mówi się o froncie burzowym i to faktycznie jak spojrzeć na mapę Polski, jak przychodzi taki front burzowy, to może być od południa do północy Polski cały taki pas burz, które przechodzą nad Polską. To właśnie połączone wiele takich komórek burzowych, które przesuwając się nad krajem, w różnych miejscach wywołują wyładowania atmosferyczne. Więc te procesy są dosyć dobrze poznane i tutaj meteorologia potrafi przewidzieć, że uwaga, będzie burza. Tak jak dzisiaj w Łodzi w trakcie naszej rozmowy jest szansa na burzę. Natomiast te procesy są poznane, natomiast są z burzami również związane procesy, które nie są poznane. Bardzo trudno je zbadać, ludzie nie wiedzą. I dopiero od momentu, kiedy zamieszkaliśmy w kosmosie, to znaczy naukowcy są cały czas na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i patrzą na Ziemię z góry, zauważyliśmy zupełnie inne, ciekawe zjawiska związane z burzą i one mają takie naprawdę bardzo piękne nazwy, natomiast nie rozumiemy. Jako naukowcy, nauka nie rozumie, czym są te zjawiska. Proszę Państwa, to są czerwone duszki oraz niebieskie jety. To są dwa zjawiska, które są widziane z kosmosu, potrafią się rozciągać na
naprawdę dziesiątki kilometrów ponad burzę, no bo czerwone duszki sięgają nawet 90 kilometrów nad ziemię. Także to jest bardzo wysoko, to tylko z kosmosu widać. No i ja myślę, że my pewnie to zgłębimy, bo przecież w mitologii świata kiedyś to Zeus, Bóg Władca, Gromowładca zsyłał burze i pioruny. Teraz już wiemy, skąd się ta burza i pioruny biorą, no to te duszki też pewnie poznamy, skąd pewnie się tak biorą, tylko potrzebujemy trochę czasu. Tak, tak, dokładnie. Potrzebujemy eksploracji wysokiej, no kosmosu tak naprawdę, bo to widać z kosmosu dopiero i w ten sposób możemy próbować budować eksperymenty jakieś. Natomiast one oczywiście są bardzo trudne, no bo poznanie pioruna było powiedzmy proste. Nikogo do tego nie namawiam, ale to jest tak jak mówiłem na początku, Benjamin Franklin i latawiec. I to już można badać pioruny. Natomiast żeby zbadać te czerwone duszki, no, nie wiadomo, kiedy one się formują, nie wiadomo, kiedy się formują. Wiadomo, że w trakcie burzy. Natomiast nic więcej nie wiemy, więc jak to możemy zbadać? To jest Panie bardzo, profesorze, bardzo trudne. Ale to jest tak, że burze nigdy nie pojawiają się znikąd. Są oznaki nadchodzącej burzy. Zawsze można zaobserwować takie znaki. To prawda i to pierwszą oznaką burzy to jest oczywiście formowanie się chmur na niebie, powiększanie się tych chmur. Z małych, początkowych chmur, które nazywają się kumulusami, tworzą się te właśnie takie duże chmury w kształcie podkowy, kumulumnimbusy, z których no, prawie zawsze pada. To są bardzo deszczowe chmury o charakterystycznym kształcie podkowy, więc to są takie zjawiska, które widzimy. A nawet czujemy czasami nosem, w trakcie burzy szczególnie, czuć powietrze ma specyficzny zapach. Zapach ozonu. Ozon to jest też tlen. No my oddychamy tlenem. Tlenu jest troszkę ponad 20% w atmosferze. Tlen jest powiązany, są dwie molekuły, dwa atomy tlenu ze sobą powiązane, tworzą cząsteczkę O2. Natomiast w trakcie burzy, ale również przy urządzeniach elektrycznych, gdzie jest elektryczność, następuje reakcja chemiczna i może powstać tlen O3. To jest ozon i on ma dosyć specyficzny zapach. No, ciężko mi odpowiedzieć na zapach świeżości. Każdemu może się kojarzyć z czymś innym. Mnie się zawsze kojarzył ze świeżością. Nie wiem zupełnie dlaczego, bo w zasadzie ozon jest bardzo reaktywny i no, może powodować w dużych ilościach no, jakieś drobne uszkodzenia skóry, starzenie się skóry, więc lepiej ozonu unikać, natomiast no, taki bardzo charakterystyczny zapach ma. Myślę, że jeszcze, pani redaktor, jeszcze jedna rzecz przyszła mi do głowy, przepraszam, że wchodzę w słowo, to są stare opowieści żeglarzy o takim zjawisku, które nazywa się ogniami świętego Elma. Ognie świętego Elma były widziane na statkach. Dlaczego? Dlatego, że to na statkach żeglowych. Dlatego, że maszty miały bardzo dużo ostrych zakończeń. I teraz w trakcie burzy te ostre zakończenia to jest miejsce, gdzie najwięcej ładunku elektrycznego się zbiera. I jak zbliżała się burza i zaczynało się właśnie to ładowanie się atmosfery, efekty elektrostatyczne miały miejsce, to żeglarze słyszeli dźwięk, takie trzeszczenie i te maszty, one zaczynały świecić delikatnie na niebiesko, ponieważ no, bardzo silny ładunek elektryczny się tam zebrał i malutkie wyładowania elektryczne miały miejsce. Także to też jest pewna oznaka zbliżającej się burzy, ale to trzeba mieć w pobliżu ostre przedmioty skierowane w niebo, ale pamiętajcie Państwo, że to są takie miejsca, w których tak naprawdę nie chcemy być, bo jest tam bardzo duża szansa, że uderzy piorun, no i może nam zrobić krzywdę, więc z jednej strony zjawisko pewnie piękne, ale raczej lepiej unikać oglądania takiego piękna, bo może skończyć się tym, że to będzie ostatnie piękno, które będziemy widzieli w naszym stronie. No tak, ale też jest taka ciekawostka, bo możemy nie doznać bezpośredniego trafienia, ale to wcale nie znaczy, że nie jesteśmy zagrożeni, bo jest indukcja elektromagnetyczna, no i może być tak. A to może pan profesor powie, jak to właśnie działa, że na przykład możemy świecić na niebiesko, bo mamy iskry niebieskie, mrowienie na końca
nosa, uszu i palców. I to jest znak, że trzeba uciekać jak najszybciej. O tak, to stanowczo, to ja nie wiem, czy nie jest za późno na ucieczkę. Proszę Państwa, ładunek elektryczny zbiera się na wszystkich zakończonych, jak najbardziej ostro elementach. Więc my jesteśmy klatką Faradaya, już o tym rozmawialiśmy, czyli takim miejscem, gdzie ładunek się zbiera na zewnątrz. I nasze najbardziej ostre zakończenia, czyli palce, nos, uszy. No głównie, tak? Uszy. Uszy może też, tak, uszy może również, czyli wszystkie takie naprawdę bardzo, najbardziej ostre miejsca, które są na naszym ciele. A nasze włosy? Włosy też, aczkolwiek włosy są izolatorem, więc ten prąd, który się zbiera na nas, ten ładunek, który się zbiera na nas, na te włosy, nie będzie wpływał w te włosy. Raczej włosy będą nam zaczęły stawać dęba, jak to się mówi. Więc do tego bym się raczej spodziewał. Faktycznie mogą być takie zjawiska, ale musi być sucho. Jeżeli jest wilgotno, to ta wilgoć, która jest w powietrzu, będzie ten ładunek elektryczny z nas zdejmowała i takich zjawisk raczej nie należy się spodziewać. Natomiast w suchym miejscu, w trakcie burzy, tak, i owszem, potrafię sobie wyobrazić, że właśnie tak może być, że nawet my zaczniemy świecić. Ale to jest wtedy na nas tak duży ładunek elektryczny, że no, jak dotkniemy czegoś metalowego, to przejdzie iskra i poczujemy ból. Bo wtedy ten ładunek gwałtownie z nas spłynie. Panie profesorze, to muszę zapytać jeszcze o taką kwestię, bo jeżeli osoba zostanie porażona piorunem, to no, trzeba jej udzielić pomocy. Czy my możemy dotykać taką osobę i co powinniśmy robić? Stanowczo trzeba udzielić pomocy, więc no, większość z nas nie wie, co zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z osobą, która została porażona prądem, więc proszę Państwa, najważniejsza rzecz, taka osoba jest bezpieczna. To znaczy można jej dotknąć, można udzielać tej osobie pomocy. Pierwsza rzecz to jest położyć tam osobę w pozycji bezpiecznej, jeżeli nie wykazuje oznak, znaczy może inaczej, jeżeli wykazuje oznaki życiowe, ale jest nieprzytomna, należy położyć w pozycji bezpiecznej. Jeżeli nie wykazuje oznak życiowych, no to należy rozpocząć akcję resuscytacji, masażu serca, po to, żeby spróbować utrzymać taką osobę przy życiu. Bardzo trudno, jeśli jesteśmy samemu, bo jednocześnie w tym samym momencie powinniśmy zwrócić się do pomocy do specjalistów, czyli do pogotowia ratunkowego, więc miejmy nadzieję, że jeżeli taka sytuacja nas spotka, to będzie ktoś, kto będzie mógł pomóc. Wtedy jedna osoba prowadzi akcję reanimacyjną i należy ta akcja, i druga osoba powinna, jeżeli nawet jest w szoku, w panice, nie wie co zrobić, a jedna jest świadoma i to udziela pomocy choremu, to ta świadoma osoba musi zwrócić na siebie uwagę innych osób i zażądać kontaktu z pogotowiem ratunkowym. Więc to naprawdę trzeba zażądać, spojrzeć na kogoś i powiedzieć, proszę zadzwonić na pogotowie, powiedzieć, gdzie jesteśmy i wezwać tutaj pogotowie, bo zdarzył się taki i taki wypadek. I to dotyczy właściwie każdej sytuacji, nie tylko rażenia prądem. Faktem jest, że uderzenie pioruna, najważniejsza informacja jest taka, że osoba porażona nie jest niebezpieczna dla nas, możemy jej dotknąć. Ten prąd, który przepływa, który razi, który powoduje obrażenia, to są ułamki sekund, proszę Państwa. I już go nie ma. Odpłynął. No dobrze, to ja myślę, że my tu powiedzieliśmy parę takich ciekawych i przydatnych informacji przekazał Pan Profesor. To ja bardzo dziękuję, Panie Profesorze. Gościem Radia Parada był Paweł Kowalczyk, doktor habilitowany z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję, Ewa Kubasiewicz. Dziękuję bardzo, pani redaktor. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Forum Radia Rock Parada.